Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąk, a to są Bąk Newsy, czyli podsumowanie nowości ze świata RC. W dzisiejszym programie pokażę Wam opony Ibex od ProLine, o których zajawkę pokazywałem Wam w zeszłym tygodniu. Później przejdziemy przez 5 nowości w temacie karoserii. Będziemy widzieli tutaj produkt od J-Concepta, MST, dwie od Traxxasa i od Montecha. A na koniec porozmawiamy sobie o nadchodzących eventach w polskim RC. Zapraszam do oglądania. No i pierwsza nowość na dzisiaj to jest kontynuacja newsa, którego pokazywałem Wam w zeszłym tygodniu, a pokazywałem Wam taki teaser opony ProLine'a nazywanej Ibex. Ja tutaj snułem podejrzenia, że będzie to opona, która może stać się konkurencją dla modelu Hyrax, tego samego producenta. No ale nie mogłem bardziej w błędzie. Opona ta nie będzie konkurencją dla Hyraxa, bo jest to opona stricte comp crawlerowa, czy też stricte pod te takie crawlery z silnikami zamontowanymi na mostach. No i jak widzicie, opona jest skrajnie brzydka i zupełnie nierealistyczna, ale ma nie wyglądać, ona ma świetnie robić. Ona jest przygotowana z mieszanki Super Soft Compound typu Predator ProLine'owej, czyli bardzo mięciutka i bardzo taka chwytliwa, nazwijmy to. Opona jest mocowana na feldze 2,2 cala, a średnica opony to 5,5 cala, czyli prawie 140 mm. Wydaje mi się, że na naszym rodzinnym podwórku za wiele zastosowań dla tej opony niestety nie będzie, bo comp crawlery właściwie nie istnieją. Może z wyjątkiem okolic pięknych zresztą Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie są skałki i jeździ po prostu pojeździć tego typu modelami. No niemniej czułem się zobowiązany, żeby Wam pokazać kontynuację tej wiadomości z poprzedniego tygodnia. W zeszłym tygodniu miałem trochę wyrzuty sumienia, bo nie pokazałem Wam nic od J-Concepta, a jak wiecie, wydanie bąknisów od J-Concepta się nie liczy. No i w tym tygodniu nadrabiamy. J-Concept pokazuje nam nową karoserię zatytułowaną jako 1987 Chevy Monte Carlo Street Stock Body. No i prezentuje on licencjonowaną karoserię Chevroleta z wyścigów Monte Carlo. Ale to, co czyni tę karoserię wyjątkową, to fakt, że ona jest tak w takiej trochę nietypowej skali, bo ona jest przygotowana pod modele street stock, czyli modele asfaltowe zrobione z buggy 2WD, co oznacza nie mniej więcej, że mają one trochę większy rozstaw osi, bo około 270 mm. I pod takie coś przygotowana jest karoseria od J-Concepta. Jeśli chodzi o samą formę, no to jest to oczywiście kanciasty Chevrolet. Mi się całkiem podoba, kojarzy mi się z tymi NASCARami takimi, które gdzieś tam w dzieciństwie mi migały w telewizji, czego zupełnie nie rozumiałem i nadal w sumie nie rozumiem. Ale sama karoseria wydaje mi się całkiem ładna. W zestawie oczywiście dostajemy Lexanowe przezroczyste body ze spoilerami i naklejkami, a J-Concept ceni sobie to budy na 34 $. No i teraz kolejna nowość, tym razem od MST, a może nawet nie tyle nowość, co znowu teaserek czy render. MST jakoś ostatnio się, można powiedzieć, lubuje w pokazywaniu nam modeli trójwymiarowych i renderów swoich nadchodzących produktów. No i teraz mamy coś, co oni nazwali jako LP56. No jest to karoseria do modeli driftowych, czy też do turnikarów o rozstawie 257 mm, czyli takim najbardziej typowym, i szerokości 195 mm. No i karoseria ta ma przedstawiać superkara. Na moje niewprawne oko to jest jakiś model Lamborghini, ale jaki to Wam nie powiem, bo ja to rozróżniałem tylko Diablo i Countacha 30 lat temu, a na tym etapie się chyba zatrzymałem po Need for Speed Underground 2 jakoś mniej więcej. Propozycja jest o tyle ciekawa, że wszystkie driftowe modele, może nie wszystkie, ale duża część driftowych modeli, które widujemy na naszym lokalnym podwórku, to jednak oczywiście królują japońskie samochody napędzane na tylnią oś. Pojawiają się też BMW-ki i trochę muscle carów, ale takich właśnie superkarów nie widujemy w driftie, no i nie bez powodu, bo w rzeczywistości ich tam mało jest, bo są po prostu piekielnie drogie. Często mają te napędy na wszystkie koła, masę komputerów i tego wszystkiego. No ale jest to jakaś ciekawa alternatywa. Mi się osobiście kojarzy koncepcja takiego spoilerowanego superkara z wymalowanymi jakimiś wyścigowymi akcentami z Need for Speedem bodajże Most Wanted. To też taki chyba sprzed 10 lat czy coś takiego. Mam zaległości w grach komputerowych, w każdym razie kojarzy mi się z czymś takim i myślę, że to byłaby ciekawe rozmaicenia trochę driftowych, zobaczyć takie Lambo idące bokiem po winklach. A co Wy o tym sądzicie? Czy uważacie, że tego typu karoserie do driftu to profanacja i miejsce mają tylko BM-ki, szroty bez maski, bez dachu, bez zderzaków i tak dalej, i japońskie potwory, czy też takie właśnie super sportkary też mają swoje miejsce i znajdą dla siebie fanów, o, może tak to powiedzmy.
No i kolejna nowość od Traxasa. Może nie jest to coś niesamowicie nowego, bo wydaje mi się, że karoserie te były pokazywane na jakichś targach około października zeszłego roku, więc trochę czasu i wody w Wiśle upłynęło. Karoserie te są przygotowane na Traxasa TRX4, także pasowały oczywiście dla niego bez przeróbek bezpośrednio. Prezentują one dwie wersje Chevroleta Blazera, jedna z roku 69, to taka czarna, a druga z roku 72, to taka niebieska. I tak na pierwszy rzut oka, jak przeglądałem fotki, to jedyne czym te karoserie tak de facto się różnią poza kolorem, o którym mówiłem przed chwilą, bo one są już malowane jakby w zestawie, nie kupujmy ich przezroczystych, tylko właśnie fabrycznie malowane. Wydaje mi się, że różnią się one tylko grillami tak naprawdę, może z zderzakami z plastiku, ale tak poza tym to jest dokładnie wszystko to samo. Oczywiście modele te są w jakiejś kosmicznej, dużej skali, żeby pasowały na TRX-a, czyli na pewno nie są w skali 1 do 10. Traxas jest dość konsekwentny w swoich działaniach, bo oni jednak celują, wydaje mi się, albo w osoby bardzo początkujące, bądź też może nawet nie tyle amatorów, co osoby, które podchodzą do tego tematu zabawy modelami zainstalowanymi właśnie bardzo luźno i one czerpią przyjąć głównie z jazdy, a nie z tego grzebania, przynajmniej tak rozumiem, że Traxas pozycjonuje i tak rozumie swoich klientów. No i stąd te karoserie takie właściwie, żeby wyjąć z pudełka i założyć na model, nawet słupów nie przestawiać, żeby wszystko pasowało. No i może mają na to rynek, nie wiem jak w Polsce, wydaje mi się, że jednak u nas więcej osób kombinuje samemu, ale może w Stanach jest to sprawdzone rozwiązanie. Wydaje mi się, że u nas tych karoserii wiele widzieć nie będziemy ze względu na ceny, bo ta wersja niebieska, czyli z 72 roku, będzie kosztowała $185, co jest bardzo dużo, i wersja czarna będzie kosztowała 150, co również wydaje mi się bardzo, bardzo wysoką ceną za tego typu karoserię. Fakt, że ona jest już gotowa do założenia, ale ja bym tyle nie zapłacił, sorry. No i czwarta, czy też piąta nowość karoseriowa na dzisiaj, zależy jak liczyć tę karoserię, od Traxasa. To jest propozycja od włoskiej firmy Montech, która pokazuje nam pick-upa na Touring Cara, takiego stylizowanego lata 50. No i ta karoseria jest jakaś taka, nie wiem, jak ją zobaczyłem, to od razu się ucieszyła mi mordka, pomyślałem, że strasznie to fajne. Nie udaje to żadnego prawdziwego samochodu, jest dość luźne, kojarzone właśnie z latami 50. Strasznie fajne tych zdjęcie wygląda w tym czarnym macie. Oczywiście tak jak wspomniałem, to jest karoseria pod Touring Cara, czyli rozstaw 257 mm, szerokość 190. W zestawie dostajemy Lexanowe przezroczyste body ze spoilerem i co strasznie ważne, dostajemy też naklejki z płomieniami, co mi strasznie się podoba, bo to, on naprawdę wygląda jak z Hot Wheelsów ten samochodzik, no coś wspaniałego po prostu. I na pewno będzie pasowało na strady i tego typu podwozia. Zastanawiałbym się nad podwoziami driftowymi, bo jeśli zobaczycie, to ta paka z tyłu jest strasznie płaska, a te driftowe samochody jednak często mają silniki umieszczone wysoko, więc wydaje mi się, że albo trzeba robić jakąś zabudowę, co też jest jakimś ciekawym pomysłem, wrzucić tam skrzynię z czymś tam na pakę, albo po prostu nie będzie to tam pasowało. Aczkolwiek jest to fajna propozycja, może nie każdy firmy Montech znał wcześniej, więc też okazja się z nią zapoznać i z ich ofertą. Oczywiście link do wszystkich rzeczy, o których mówiłem dotychczas w newsach, są na dole pod filmikiem. No i przechodzimy teraz do drugiej części newsów, którą zapoczątkowaliśmy jakiś czas temu, czyli pogadamy o nadchodzących wydarzeniach. No i taki największy i chyba najciekawszy news, nawet nie chyba, tylko na pewno, który się pojawił w ostatnich dniach, to jest XRS Camp w Olsztynie, który będzie miał miejsce między 20 a 26 lipca, jak już wspomniałem, na torze Latina RC w Olsztynie. Organizowany event jest przez XRS Poland. I co to ma być? Ten XRS Camp to ma być taki obóz treningowo-szkoleniowy dla początkujących i dla zaawansowanych zawodników, którzy chcieliby jakby podnosić swoje umiejętności, poznać lepiej teorię i zagadnienia związane z ustawianiem modelu i samą jazdą na torze. Zwieńczony to będzie drugą rundą Mistrzostw Polski właśnie na 25-26 lipca. Tam przygotowany jest już cały program od poniedziałku do piątku, co będzie każdego dnia, co możecie sobie przeczytać w linku poniżej, tam jest taki PDF, który możecie sobie poczytać na ten temat. To co jest ciekawe na pewno, to fakt, że gościem będzie Marco Burafollo, to jest fabryczny kierowca X-Raya, który znajduje się obecnie w top 25 najszybszych kierowców na świecie, więc na pewno ciekawa osobistość, o której można się bardzo dużo nauczyć, i on będzie prowadził warsztaty odnośnie techniki jazdy i ustawiania modelu. No i samo zagadnienie tego właśnie XRS Campu wydaje mi się na tyle ciekawe, że nie będę o nim teraz dłużej opowiadał, oczywiście zachęcam was do poczytania sobie samemu, a w przyszłym tygodniu postaram się jakiś osobny filmik nagrać na ten temat i wam opowiedzieć trochę szerzej, co będzie
co będziecie mogli znaleźć, to powiem, w ofercie tego wyjazdu i pikniku w Olsztynie. A jeżeli chodzi o rajdy zarówno w Warszawie, jak i w Toruniu, czyli rallycross, w najbliższych tygodniach zaplanowana jest przerwa wakacyjna, więc chwilowo nie będzie eventów związanych z rajdami, przynajmniej w tych dwóch miastach. Dobrze, no to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Bąk Newsów. Dziękuję za uwagę. Przypominam oczywiście, że w najbliższą niedzielę widzimy się w Nadarzynie na WSW Challenge, gdzie będziemy jeździli modelami przeprawowymi między brameczkami. A jeśli podoba Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi coczwarteczkowymi newsami i pozostałymi eventami związanymi z modelarstwem MRC w Polsce. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło i życzę Wam udanego popołudnia i reszty tygodnia. Do zobaczenia, bąk!